Potrzebujemy wsparcia, dlatego jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Jakie to mamy? Żeby nie mieć w Unii Europejskiej osamotnionym. Ale jakie mamy wsparcie, jeśli chodzi o ochronę granic z Unii Europejskiej? Ale komisja pana Macierewicza się po prostu skompromitowała, nie wyjaśniła niczego. Ja nie chodzę do kościoła, więc bardzo dziękuję za zaproszenie. W innym miejscu będę. Może pani przyjść. Szanowni Państwo, szef. Konfederacja akurat w tym względzie ma dokładnie takie samo spojrzenie jak my. Różnimy się metodami, w moim przekonaniu. Natomiast dzisiaj zagrożenie poparli europodatków. Ale spokojniutko, no już powoli. No. Witam serdecznie, to jest czwartkowy Wieczorny Ekspres, a dzisiaj Państwa i moimi gośćmi w studiu Super Ekspresu są Przemysław Czarnek, Prawo i Sprawiedliwość, witamy serdecznie. Dzień dobry, Agnieszka Pomaska, Koalicja Obywatelska, witamy. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Również i Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu Konfederacja, witamy również serdecznie. Dzień dobry. I na początek może zobaczmy nagranie. Zacznijmy od szokującego w ogóle nagrania, do którego dotarliśmy. Dotarł Super Ekspres z nocnej imprezy w hotelu sejmowym. O Grzegorzu Braunie śpiewali m.in. posłowie Kamil Bortniczuk i Dariusz Matecki. Posłuchajmy, zobaczmy. No właśnie, no i jak państwo komentują to nagranie nasze, do którego dotarliśmy? Czy powinny się takie sceny w ogóle odbywać w hotelu sejmowym? Może pan były minister edukacji Przemysław Czarnek? Pewnie ktoś miał jakieś imieniny. Ja pierwszy raz słyszę taką piosenkę. To ciekawa piosenka w ogóle, bardzo popularna jest Grzegorz Braun po ostatnich grudniowych jeszcze wydarzeniach. Nawet piosenki oni śpiewają w Sejmie. Pewnie nie. No. Nie przychodził pan o drugiej w nocy przypadkiem tamtędy? Mieszkam nie słyszał w hotelu pan. Sejmowym, na ostatnim piętrze do mnie mało rzeczy dociera. Czy nie słyszał pan? Na szczęście. Nie słyszał pan tego? Na szczęście. Takiej piosenki pierwszy raz słyszę. Dzisiaj o drugiej w nocy, nie? Czyli dobrze spał pan. Dobrze pan spałem. Pani poseł Agnieszka Pomaska, coś pani słyszała? Ja nie mieszkam w hotelu poselskim. Chyba na szczęście jednak, bo bym się pewnie nie wyspała, ale... Nie znam okoliczności i szczerze mówiąc nie do końca rozumiem tekst, co tam było, czy był pozytywnym, czy negatywnym bohaterem Grzegorz Braun. To był o Grzegorz Braun, o Grzegorz Braun. Kto zgasić świecę, tak będzie umiał, śpiewali młodzi posłowie. Więc patrzę na pana... Żartu trochę średni, przyznam. Pan marszałek Krzysztof Bosak, jak pan komentuje? Czy to są właściwe sceny w hotelu sejmowym? No to potwierdza nasze informacje, że posłowie PiS-u, którzy byli zmuszani, żeby z powodu tej akcji grudniowej głosować za moim odwołaniem, tak naprawdę wcale nie chcieli głosować. I teraz widać, że nieoficjalnie Grzegorz Braun się stał tam idolem, a publicznie krytykowali. Także, nie wiem, moim zdaniem... Nie głosowaliśmy, panie marszałku, natomiast... za pańskim odwołaniem, tak jak... Ale żałuję, że nie głosowali posłowie przeciw, tylko posłowie wyciągnęli karty. No. Lepiej wyciągnąć karty, niż głosować za moim odwołaniem, natomiast jeszcze fajnie, gdyby głosowali posłowie PiS-u przeciw wnioskowi Lewicy. No, na pewno lepiej unikać hipokryzji. Natomiast ja myślę, że z hotelem poselskim tak jak z Las Vegas. Co się dzieje w hotelu poselskim, zostaje w hotelu poselskim. Nie zostało, nawet, nie zostało. To, że ktoś to nagrał i puszcza do internetu. Ale interweniowała Straż Marszałkowska. Tak? Pan marszałek może coś wie więcej. Nic dzisiaj na prezydium ani na konwencie nie było o tym rozmowy, także była to chyba jakaś taka bardzo, bardzo malutka interwencyjka. Skuteczna na wyraźnie. Albo skuteczna. W hotelu poselskim mieszka kilkuset posłów z całej Polski, zjeżdżają się na kilka dni i różne rzeczy tam się dzieją, ale nie dochodzi tam do żadnych spektakularnych wydarzeń. Takich jak słyszeliśmy z historii na przykład, bo w historiach hotelu sejmowego rzeczywiście tak, no były większe. Jest długa i ciekawa. Dobrze, to więcej możecie przeczytać na naszych stronach internetowych Super Ekspresu o całym zdarzeniu. Właśnie tutaj widzimy fragmenty i w jutrzejszym wydaniu też papierowym Super Ekspresu. I właśnie, mamy dla was też sondę. Czy posłowie powinni imprezować w hotelu sejmowym? Proszę zadać pytanie, czy powinni śpiewać? Również śpiewać. O Grzegorzu Braunie. Tak, to może Krzysztof Bosak teraz odpowiada. Czy posłowie powinni imprezować w hotelu sejmowym? Czy to powinno być zabronione? A może jakoś karane? Ja myślę, że wszyscy są ludźmi. No jeżeli z umiarem i po godzinach, to ja nie widzę osobiście problemu. Kiedyś pijaństwo ale było... Ale druga w nocy, panie marszałku, o 9 rano sejm... Jeżeli komuś przeszkadzali, to nie powinni. Ale jeżeli nie przeszkadzali, to by nie robił z tego dramatu. Natomiast jak ktoś tam doniósł, no to być może komuś przeszkadzali.
Pani poseł Agnieszka Pomaska, to samo pytanie z sądy. Warto przestrzegać ciszy nocnej, żeby Straż Marszałkowska nie musiała interweniować. No widać, że no, posłowie opozycji chyba zawsze mają trochę więcej czasu jednak. I Przemysław Czarnek. Proszę Państwa, hotel poselski jest domem poselskim, tak się zresztą on nazywa oficjalnie, dom poselski, w którym mieszkają posłowie i po prostu wiodą normalne życie. Też się zgadzam, że nie powinno się przesadzać. Mhm. Dobrze, to przejdźmy do innego tematu, do paktu migracyjnego. Wczoraj Parlament Europejski przeforsował pakt migracyjny. I pierwsze pytanie do pana posła Przemysława Czarnka. Pochwali pan premiera Tuska za to, że sprzeciwił się rozwiązaniom Brukseli, czy nie? Ja go będę trzymał za słowa, aczkolwiek premier Tusk jest winien temu, co się dzieje w Europie, bo jeszcze jak był tam przez 5 lat jako ten tak zwany prezydent Unii Europejskiej, sam zresztą mówił, że odpowiadał za politykę migracyjną i to wówczas ta polityka migracyjna przybrała takie kształty, że dzisiaj, proszę Państwa, na przykład w mieście Forli, które jest mniej więcej wielkości Zamościa, powiedzmy, 70-tysięcznym, na północy Włoch, chociaż we Włoszech nie jest najgorzej, nie jest tak źle jak we Francji, w Belgii czy w Szwecji, miejsce w przedszkolach normalnych, prowadzonych normalnie, a nie po muzułmańsku, można znaleźć tylko na obrzeżach miasta. W centrum już nie, więc to tylko pokazuje, do czego zmierza Europa i trzeba się po prostu temu przeciwstawić. Pana premiera Tuska będę trzymał za słowo, choć mleko rozlał już wcześniej. Mhm. Pani poseł Pomaska? No, to przecież te negocjacje dotyczące paktu migracyjnego trwały głównie za rządów PiS, więc byłabym bardzo ostrożna w kwestii odpowiedzialności. Deklaracja pana premiera Tuska jest jasna. Nikt chyba też nie ma wątpliwości, jak ważne dzisiaj są kwestie nie tylko bezpieczeństwa, ale też zachowania pewnej równowagi. No my wzięliśmy na siebie obowiązek, ciężar w jakimś sensie, czy odpowiedzialność za naszych wschodnich sąsiadów i myślę, że tutaj będzie zrozumienie na poziomie unijnym. Jesteśmy teraz państwem frontowym i większość krajów Unii to rozumie, chociaż oczywiście perspektywa krajów południowych jest inna. Oni też nie zawsze rozumieją polską sytuację, jeśli chodzi o relacje z Rosją, o sytuację za naszą wschodnią granicą, więc warto rzeczywiście, żeby ten przepływ informacji w dwie strony między północą a południem Europy był właściwie zachowany. A jest pani zdziwiona tym, że część europosłów, głównie lewicy, no, zagłosowała inaczej niż PSL Platforma w Brukseli? No, każdy podejmuje indywidualnie decyzje. Rozumiem, że też w ramach grup politycznych i ja mogę tylko ocenić, czy jakby znam historię i decyzję, która zapadła w ramach grupy, do której my należymy, czyli EPP i naszych europosłów. I Krzysztof Bosak. Czy wydaje mi się, że postawa jednak polityków związanych z obozem rządzącym jest niejednoznaczna, to znaczy wielu europosłów głosowało za tym, to byli także europosłowie, którzy startowali z list współtworzonych przez Platformę Obywatelską, czyli list Koalicji Europejskiej i myślę, że to bardzo słabo, natomiast to nie jest żadnym zaskoczeniem. Życzę też politykom Platformy, żeby wytrwali w tym swoim nowym antyimigracyjnym nastawieniu także po eurowyborach, natomiast obawiam się, że to jest tylko gra przed eurowyborami, bo przecież pamiętamy wcześniej, że nie mieli takiego nastawienia. To znaczy europosłowie, posłowie i politycy Platformy, ale też innych partii uginają się pod nastrojami społecznymi. Nastroje społeczne w Polsce są takie, że Polacy widzą, co się dzieje w innych państwach europejskich i nie chcą tego w Polsce. Nie chcemy, żeby Unia Europejska zasiedlała nam nasz kraj nielegalnymi imigrantami i zmuszała nas do nadania im azylu. Europejski pakiet azylu i migracji, poza tym, że tworzy system dystrybucji imigrantów po Europie, ma na celu ujednolicać przepisy azylowe. My potrzebujemy dokładnie czegoś przeciwnego. Potrzebujemy tego, co było obiecane Polsce, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, czyli że każde państwo prowadzi swoją politykę azylową, każde państwo prowadzi swoją politykę migracyjną, że strzeżemy swoich granic zewnętrznych. I Polska, jeżeli chodzi o solidarność europejską, to może ją okazać w ten sposób, żeby innym narodom pomóc strzec granic Europy, bo w tym mamy doświadczenie, i pomóc przełamywać barierę poprawności politycznej, bo na przykład we Włoszech jest ogromna bariera poprawności politycznej, żeby użyć siły, żeby nie dopuszczać do lądowania tych tratw, tych statków, tych pontonów. U nich po prostu to zaszło tak daleko, że mają inwazję na swoich plażach i po prostu ich służby nie mogą użyć broni, nie mogą nic. Widać, że jeżeli się używa siły, to tamuje się ruch nielegalnie migracyjny, co widzimy w tej chwili na granicy z Białorusią. Widać też, że nawet poprawni politycy potrafią pójść po rozum do głowy, jeżeli zobaczą, że to działa, że to jest skuteczne. Przecież politycy... Sugeruje pan Donalda Tuska?
Tuska tutaj? Sugeruję też... Porozum do głowy? Nie, no przede wszystkim posłów młodszego pokolenia Platformy, którzy tam biegali z reklamówką i przeszkadzali Straży Granicznej, a w tej chwili są za tym, żeby Straż Graniczna robiła swoją robotę i już nie biegają z reklamówką. Czyli nastąpiło otrzeźwienie i przejście na pozycje bliższe polskiej racji stanu. I to samo mogłoby się wydarzyć w innych państwach europejskich, gdyby nie Bruksela, która forsuje złą politykę. I my powinniśmy tą politykę zbojkotować, zlekceważyć jako nie mającą podstaw traktatowych. Przypomnę, że oni nie mają prostych podstaw traktatowych do zrobienia tego paktu, więc robią to, zdaje się, na podstawie przepisów o kryzysach. Tylko co to za kryzys, który ma być permanentny? Oni tam przyjęli, że minimum 30 tysięcy co roku będziemy robić dystrybucję, ale nie przyjęli ile maksimum. Dobrze, to ja zapytam. Co więcej, ten pakt migracyjny jest kolejnym zielonym światłem dla mafii przewożących tych migrantów przez pasy Morza Śródziemnego i kolejny sygnał do tego, żeby znowu ci biedni ludzie tonęli w tych wodach Morza Śródziemnego, bo jak my robimy dodatkową relokację w Unii Europejskiej, to jest sygnał dla tych, którzy oczekują na przyjazd do Europy, że można dalej jechać, bo tak, bo oni teraz będą nas rozmieszczać, warto i tak dalej. Wnioskuję, że chcecie mi powiedzieć, że PiS, Platforma, Konfederacja, jest jakiś konsensus, tak, w całej sprawie, czy nie? Jeśli rozmawiamy o polityce... To nie ma partii, tutaj siedzą Polacy, którzy chcą bronić swojego kraju. Nie, rozmawiamy o rozwiązaniach na poziomie europejskim. Można się jednak, umówmy się, że pakt, o którym rozmawiamy, on nie jest... Znaczy, tam, to nie jest tak, że tam wszystkie zapisy są złe, no bo jakby generalna zasada, znaczy sama idea ochrony granic, wzmocnienia granic Unii Europejskiej, no to też jest coś, co do czego też wszyscy się zgadzamy, więc to nie jest tak, że... Ten pakt w tym nie pomoże. Ale to nie jest tak, że w tym pakcie jest tylko kwestia relokacji poruszona. To jest temat rzeczywiście najbardziej chyba tam kontrowersyjny, ale chyba się zgadzamy co do tego, że granice muszą być unijne chronione i tu wspólna polityka jest potrzebna, ale rzeczywiście wspólna polityka... Wystarczy stosować przepisy, co do której wszyscy się zgadzamy, a my się z tą polityką na ten moment nie, czy na te rozwiązania, które teraz są, się po prostu nie zgadzamy. Gdyby Unia Europejska stosowała przepisy, które ma, to dawno by ten problem, w ogóle do tego problemu nie doszło. Tymczasem kraje, które stosowały te przepisy, na przykład Węgry, były torpedowane przez Brukselę i były krytykowane za to, że stosują przepisy dotyczące ochrony granic. No, sama Unia Europejska, sama Merkel, Tusk jeszcze wówczas, kiedy był tym tak zwanym prezydentem, Unii Europejskiej. Pilnuje z całej sprawy. No, ale przez 5 lat tego nie pilnował, tylko naważył tego ale piwa. Ale kto był premierem? No chwileczkę. Premierem był pan Mateusz Mateusz Morawiecki. I to on się zajmował negocjacją tego pakt. Mateusz Morawiecki odpowiadał za politykę migracyjną Unii Europejskiej, czy ten tak zwany prezydent Unii Europejskiej, kapciowy Tusk? On był przedstawicielem rządu, który negocjował ten pakt. Jest zupełnie oczywiste, że przez 5 lat, niech pani przypomni sobie z głowa Tuska, ja odpowiadałem za politykę migracyjną. To on wspierał Merkel w tych całych działaniach. To oni wówczas naważyli piwa od 2014 roku i teraz to się rozlewa. I żeby to zatrzymać, to takie pakty migracyjne w ogóle nie powinny być przyjmowane, tylko powinny być przepisy, a nawet nie przepisy, powinny być przestrzegane przepisy, które dzisiaj istnieją i poprawiane te dotyczące ochrony granic zewnętrznych, które jest świętym obowiązkiem, ochrona granic zewnętrznych każdego państwa Unii Europejskiej. Dobrze. Ad vocem pani poseł czy marszałek Bosak? Znaczy, to wydaje mi się, że tutaj trochę się na siłę się spieramy. Jest stanowisko, jasne stanowisko rządu. Jasne stanowisko pana premiera Tuska. Rozumiem, że dla niektórych może być niewygodne to, że nie zgadzamy się na ten pakt, bo to był też taka siła napędowa, polityczna siła napędowa, zwłaszcza w wyborach w 2015 roku. To straszenie imigrantami no, poszło też bardzo w złą stronę, to chyba pan poseł przyzna. Mieliśmy do czynienia z różnymi, też pamiętamy te różne spoty, różne obrazki pana, konferencje prasowe pana Ziobry ze zwierzętami. No. Proszę państwa, 15-krotnie więcej gwałtów na kobietach we Francji czy w Niemczech i to są gwałty, które pochodzą głównie od tych, którzy są przybyszami z tamtych stron. Kobiety nie mogą normalnie wychodzić w Hamburgu czy w Dortmundzie wieczorem na ulicę. Jeszcze raz powtarzam, we Włoszech, gdzie jest lepiej, nie można znaleźć normalnego przedszkola w stosunkowo niewielkim mieście na północy Włoch. Czy chcecie państwo naprawdę? To nie jest straszenie, to jest pokazywanie realiów Europy dzisiejszej, która przestaje tak naprawdę. Nie, ale problemem dzisiaj dla was politycznym jest to, że nie możecie straszyć imigrantami, bo premier, bo popieracie politykę premiera Donalda Tuska w tej sprawie. My nie straszymy, my pokazujemy... Nie, żałujecie, że nie możecie straszyć. Teraz marszałek Bosak. To ja się tu odróżnię. To było straszenie i to straszenie było bardzo słuszne. My nie możemy popadać w jakiś szantaż poprawności politycznej, że nie wolno się bać, nie wolno straszyć. Jak coś jest
jest złego, coś nam zagraża, to strach jest zdrową reakcją. Pokazywanie czegoś, co jest groźne, wywołuje strach i to jest zdrowy mechanizm demokracji. Ta poprawność polityczna, że nie wolno pokazać czegoś, co nas nastraszy, to jest jakiś kompletny idiotyzm. Tak samo jak poprawność polityczna polegająca na tym, że nie wolno pokazać spotu wyborczego z bandą agresywnych, kolorowych imigrantów, dlatego że to będzie rasizm albo że ktoś nas oskarży o ksenofobię. No i co z tego? My mamy przede wszystkim obronić swój kraj, a nie się przejmować, że ktoś nas o coś oskarży. Gdybyśmy postępowali w ten sposób, to się znajdziemy w tym miejscu, co są Niemcy, czy co są Francuzi, czy co są Austriacy, że dziewczyny z rodzin europejskich, chrześcijańskich na przedmieściach zakładają na wszelki wypadek na włosy chustę, po to, żeby ich ktoś nie zaczepiał, jak chcą wrócić do domu późnym popołudniem czy wieczorem. I to się dzieje w całkiem niezłych dzielnicach Wiednia w tej chwili. My tego nie chcemy. Nie chcemy, żeby nam bandy wyrostków wchodziły do kościołów i sikały po to, żeby pokazać wyższość islamu nad chrześcijaństwem. Nie chcemy, żeby nam zniknęły psy z naszych dzielnic, dlatego że muzułmanie będą uważali, że one są haram. Jest jeszcze dużo innych rzeczy, których nie chcemy. I jak tego wszystkiego nie chcemy, to musimy dostosować swoją politykę. Ja się nie zgadzam z panią poseł Agnieszką Pomaską, że mamy ujednolicić politykę ochrony granic, centralizować ją w Unii Europejskiej, bo jak to zrobimy, to będą za to odpowiadać poprawni politycznie ludzie, niezdolni lub w ogóle niechętni ochronie granic. Przecież duża część eurokratów chce, żeby granice Europy otworzyć, a nie zamknąć. W związku z czym nam nie wolno zeuropeizować ochrony polityki ochrony granic. Nam trzeba otrzymać tą politykę na poziomie państw członkowskich. Gdyby ten nieszczęsny Frontex zarządzał ochroną granicy Polski z Białorusią, to byśmy mieli korytarz migracyjny przez Polskę. Dokładnie tak by to wyglądało. Mielibyśmy dokładnie taką bezpośrednio i od strażników granicznych, od Polaków, którzy pracują we Frontexie. Takie są realia. Także zejdźmy na ziemię. Albo ochronimy swój kraj sami, albo będziemy mieli te same problemy, co na Zachodzie. Co w Stanach Zjednoczonych. To może jest to, że to wszystko, o czym mówi pan marszałek Bosak, nie stało się w ciągu 100 lat, tylko stało się w ciągu zaledwie 15 lat. Dobrze, kończąc wątek paktu. W zasadzie 10 ostatnich. Jeszcze to nasila się w sposób niebywały. Ten pakt, tylko to jeszcze to wzmocni. Agnieszka Pomaska puentuje. Podkreślę. Donald Tusk ma jasne stanowisko i teraz widzę, że jest taka tendencja na szukanie dziury w całym. Ja nie mam wątpliwości, że granice nie tylko Polski, granice Unii Europejskiej muszą być chronione. I to nie jest kwestia, czy to mają być ujednolicone przepisy, czy zapisy, czy nie. Tylko, że to, co się dzieje... Nie, to, co się dzieje na granicy całej Unii Europejskiej dotyczy Polski. I zasada bierz albo płacz. I mówienie, że my tylko sami i nikogo nie potrzebujemy, jest, no to widzimy to chociażby w sytuacji u naszej wschodniej granicy, że to jest założenie błędne, bo są momenty, w których my potrzebujemy pomocy, potrzebujemy wsparcia, dlatego jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Jakie to momenty? Żeby nie mieć w Unii Europejskiej osamotnionym. Ale jakie mamy wsparcie, jeśli chodzi o ochronę granic z Unii Europejskiej? Ale ja nie mówię w tym momencie nie mówię o ochronie granic, tylko gdy wybuchła wojna, to sami zwracaliśmy się i wy to robiliście do unijnych partnerów o wsparcie i pomoc i zrozumienie. Ukrainie, bo to jest interes wszystkich państw europejskich, żeby Rosja nie wygrała tej wojny. Myśmy mówili Niemcom, myśmy mówili Francuzom, myśmy mówili wszystkim innym w Unii Europejskiej, że nie mogą poprzestać na 5000 hełmów i mówić, że nas to nie obchodzi, bo w ciągu tygodnia Putin wygra z Ukrainą. Tak było i tak będzie, ale Unia Europejska nie dała nam żadnej pomocy realnej, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Dobrze, to szanowni państwo, wczoraj obchodziliśmy 14. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Jarosław Kaczyński mówił tak, to był zamach Putina, a co do udziału innych, to może to jeszcze jest przed nami, żebyśmy do końca o tym wiedzieli. Panie ministrze, co miał na myśli prezes, mówiąc udział innych? Miał na myśli przede wszystkim całą tą aferę dotyczącą podziału wizyt w 2010 roku w Katyniu, konszachtów z Putinem pana Tuska, wyjazdu wcześniejszego pana Tuska do Katynia i później całości organizacji tego... Konszachtów, tak? Całości, nazywa to pan konszachtami, że tak, Tuska z Putinem. Oczywiście, że tak. Całości później tego wszystkiego, co dotyczyło organizacji lotu. A przypominam, lot był zorganizowany przez 36. Pułk Lotnictwa Specjalnego, podległy ministrowi obrony narodowej Klichowi i premierowi Tuskowi. Za to nikt odpowiedzialności, nawet politycznej, nie poniósł. A to, że... Rządziliście 8 lat, prawda? A to, że wina... Rzeczywiście... Co zrobiliście przez te 8 lat, jeśli chodzi o katastrofę? Rzeczywiście nie pociągnęliśmy do odpowiedzialności tych, co powinni być pociągnięci. Natomiast wyjaśniliśmy w 100%, że doszło do zamachu. To jest zupełnie oczywiste. Pani poseł Pomaska. No chciałam zobaczyć te dowody na zamach, bo mamy tak naprawdę kompromitującą komisję pana Macierewicza, który niczego nie wyjaśnił, który wydał miliony złotych na chociażby pocięcie czy zniszczenie drugiego samolotu. Ale jeśli chodzi o te słowa
Odysłowa, no, to naprawdę niestosowne, panie pośle, co pan mówi o panie premierze Kaczyńskim, po panie premierze Tusku, bo ja pamiętam, jak po tej katastrofie to sam Jarosław Kaczyński zwracał się w ciepłych słowach do Rosjan, mówiąc: przyjaciele Rosjanie. Do Rosjan, wtedy, nie do Putina. I wtedy jakoś no, nie byliście tacy odważni, jak po 8 latach, kiedy oddaliście rządy. Mieliście 8 lat na to, żeby tę sprawę wyjaśnić. Komisja pana Macierewicza się po prostu skompromitowała, nie wyjaśniła niczego, nie ma żadnych zarzutów prokuratorskich, bo jeśli jest przestępstwo, zbrodnia, jakbyśmy tego nie nazywali, zamach, to pojawiają się zarzuty, sprawa trafia do sądu albo przed jakiś trybunał międzynarodowy, jeśli za granicą, można list gończy wystosować. Tu niczego takiego nie było. No, to była jakaś chucpa na polityczne zamówienie i też ta sprawa była przeciągana. Ta sprawa próby wyjaśnienia czegokolwiek, ponieważ niczego się nie udało, nie udało się udowodnić zamachu, w związku z tym ta sprawa była przeciągana. I gdyby na szczęście tak się nie stało, gdyby PiS znowu wygrał wybory, to by trwało to kolejne 4 lata, a może jeszcze kolejne 4 lata i wydalibyście kolejne kilkadziesiąt milionów złotych, żeby pan Macierewicz z pseudoekspertami bawili się za publiczne pieniądze, pokazując, jak wybuchają parówki, tnąc samoloty na kawałki. Dobrze, to krótko ad vocem pan minister Czarnek. Panie poseł, przypomnijmy naszym widzom, że zamach smoleński miał miejsce 10 kwietnia 2010 roku, wówczas, kiedy to wyście rządzili. Przypomnijmy, że to wyście oddali całość śledztwa Rosjanom. Przypomnijmy, że to Tusk ustawił Klicha, tylko tego drugiego, który był ekspertem do spraw katastrof lotniczych, który przyjechał z Moskwy po kilku dniach i pierwszy wywiad, jakiego udzielił, to powiedział, że to jest skandal, że nie ma żadnej współpracy z Rosją, że Rosja robi co chce, a my jej to oddajemy. Poszedł do Tuska na spotkanie, wyszedł i zaczął mówić zupełnie inaczej, jak ta papuga, która wychodzi z zamrażarki. Naprawdę, zrobiliście kogo wszystko. Kogo rozliczyliście z tego? Ja pani nie przeszkadzałem. Otóż, pani poseł, skutecznie zacieraliście wszystkie możliwe dowody i ślady, żeby tylko nie można było to rozliczyć. A jeśli pani chce zobaczyć, co się stało w Smoleńsku, proszę raz jeszcze przeanalizować dokładnie raport właśnie tych ekspertów pana Macierewicza. Wszystko jest wyjaśnione. Ja wiem, że dla was pseudo, dlatego że boicie się swojej odpowiedzialności za to, co rzeczywiście stało się w 2010 roku, a stała się rzecz okropna pod waszymi rządami. Dobrze, panie ministrze, Pan marszałek mi pozwoli jeszcze jedno zdanie. Artykuł 146 punkt 4 ustęp 7 i 8 stanowi w Konstytucji, że za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne odpowiada rząd Rzeczypospolitej Polskiej. To, że nie zadbaliście o to bezpieczeństwo najwyższych funkcjonariuszy państwa polskiego, także z waszego ugrupowania, nie podlega dowodom żadnym, dlatego że stało się to, co się stało. Nigdzie się to nie działo. Osiem lat poseł, mieliście. Za chwilkę pani będzie dobrze. I teraz marszałek Bosak. No właśnie, czy pan się zgadza? Roman Giertych udzielił wywiadu, w którym powiedział, że w imieniu rodziny oficera BOR-u złożyłem taki wniosek, Roman Giertych, tak, w kontekście przesłuchania prezesa Kaczyńskiego przy użyciu wariografu. Można sobie przesłuchiwać, kogo się chce, natomiast to już na mnie, moje zdanie, nic nie da. Zgadzam się tutaj z obojgiem moich przedmówców, to znaczy zabezpieczenie wizyty w Smoleńsku zostało totalnie spieprzone, w wyniku czego zginęła znaczna część elity państwowej, a następnie wyjaśnienie katastrofy zostało totalnie spieprzone, w wyniku czego do dzisiaj w społeczeństwie polskim nie mamy pewności, co tam się dokładnie stało. Do dziś nie mamy zwróconego wraku, nie mamy przesłuchanych Rosjan. Na poziomie prawa międzynarodowego to jest też spieprzone, przepraszam za słowa, ale tak trzeba powiedzieć. Po prostu w wyniku braku przygotowania państwa polskiego na taką awaryjną sytuację, bo to były oczywiście błędy konkretnych polityków i urzędników, ale też to był po prostu brak przewidywania, że taka awaryjna sytuacja, taka kryzysowa sytuacja może nastąpić. I my powinniśmy, zamiast się o to kłócić, wyciągnąć z tego wnioski i zacząć badać, czy w tej chwili mamy przepisy i procedury w państwie na sytuacje kryzysowe i awaryjne. Załóżmy, że doszłoby jeszcze raz do czegoś takiego. Czy w tej chwili jest jasne, kto podejmuje decyzje, kto jest specjalistą od traktatów, kto jest specjalistą od prawa, czy mamy gotową ekipę w razie czego pod parą, ludzi ze służb, nie wiem, lekarzy, żeby jechać, identyfikować ciała. Obawiam się, że gdyby doszło do jakiejś, nie daj Boże, kolejnej tego typu katastrofy, chaos mógłby być podobny, dlatego że politycy i w ogóle my wszyscy jako Polacy mamy krótką pamięć, mamy słabą niestety zdolność do takiego poprawiania instytucjonalnego swojego państwa, tylko jak jest kryzysowa sytuacja, wszyscy się jednoczymy, mobilizujemy, popadamy w emocje, a później zajmujemy się czym innym. I moim zdaniem nauka z tego
tego jest taka, że musimy wyciągnąć wnioski i podnosić jakość instytucjonalną naszego państwa, sprawdzać w czasie, który jest spokojny, czy mamy dobre regulacje prawne, czy procedury zarządzania kryzysowego testować od czasu do czasu, dbać o to, żebyśmy mieli dobre służby specjalne, dobrą dyplomację, żeby to byli ludzie asertywni, żeby nie było tak, że po prostu ktoś pojedzie do innego państwa, gdzie ma coś załatwiać i będzie komuś wierzył na słowo, będzie jakoś ogrywany. Przecież niektórzy urzędnicy państwowi związani także z Platformą i pełniący dzisiaj także wysokie funkcje w rządzie przepraszali później za to, że popełnili błędy przy identyfikacji ciał. I to trzeba przypomnieć. Niektórzy przepraszali. Dzisiaj pełnią wysokie funkcje państwowe, pełnili wtedy i przepraszali. Więc to nie jest tak, że wszyscy się uchylali od odpowiedzialności. Byli tacy, którzy mieli trochę honoru, przeprosili. Natomiast to jest mniejszość. Większość się próbowała wyłgać ze wszelkiej odpowiedzialności za tą sytuację. I myślę, że naprawdę w tej chwili już wyciąganie sobie nawzajem, kto tam bardziej zawinił, jest bez sensu, bo to nas nie prowadzi do żadnego konstruktywnego wniosku. A okładanie się w tej chwili w przemówieniach czy jakichś sugestiach medialnych pałką po głowie i rozgrywanie tego tematu w opinii publicznej, rozniecanie jakiejś negatywnej emocji, jest moim zdaniem szkodliwe. Dobrze. Szacunek dla wszystkich ofiar tej nieszczęsnej katastrofy i na tym poprzestańmy. Pani poseł, czy pani sobie wyobraża wspólne obchodzenie, tak jak wczoraj mieliśmy oddzielne, prawda, państwowe i też opozycja, PiS oddzielnie upamiętniał ofiary katastrofy smoleńskiej. Czy pani sobie wyobraża, nie wiem, za rok czy za dwa, takie wspólne obchodzenie, oddawanie hołdu, czci pamięci ofiarom katastrofy, czy nie? No myślę, że dzisiaj trudno jest, czy trudno byłoby takie wspólne obchody zorganizować, czy żeby one się odbyły w sytuacji, w której ktoś kogoś oskarża o mord polityczny, czy o, nie wiem, ukrywanie zamachu, czy przykrywanie tego. To są oskarżenia, które ani nie mają żadnego potwierdzenia, było 8 lat na to, żeby to potwierdzić. Ja myślę, że tego 10 kwietnia co roku bardzo przykre jest to, że nie myślimy o rodzinach bliskich, którzy zginęli w katastrofie. Przecież na sali, nawet na sali sejmowej mamy, no chociażby dzisiaj ministrę Nowacką, która no na pewno i wiele innych osób co roku przeżywa atmosferę, wokół której te obchody się odbywają. Ja bym zachęcała do tego, żeby te obchody rzeczywiście były w trochę innej atmosferze, z szacunkiem do zmarłych, żebyśmy co roku nie wykorzystywali tego dnia do takich politycznych przepychanek. To była taka, i nadal jest, taka no, po prostu niewyobrażalna tragedia. Zwłaszcza słuchamy tych nazwisk po kolei. Znaliśmy przecież wiele z tych osób. To byli nasi przyjaciele i każde, oczywiście nie tylko tego 10 kwietnia, każda okazja, czy każdy moment, w którym wykorzystuje się tę tragedię do uprawiania polityki, jest takie przykre, niewłaściwe i to ja staram się nie wchodzić, jeśli nie muszę, w tego typu dyskusje. Pytanie do pana ministra. Ma pani świetną okazję. Już 10 maja będzie kolejna, chyba już 150. msza święta w katedrze świętego Jana w Warszawie. Katedra jest otwarta, można przyjść i tak jak pani powiedziała, pomyśleć o zmarłych. I niech pani nie zarzuca, że nie myślimy o rodzinach, bo rodziny tych właśnie, którzy tam zginęli pod Smoleńskiem, są i uczestniczą co miesiąc właśnie w tego rodzaju uroczystościach. Msza święta rano w kościele seminaryjnym o 8 jest dla wszystkich, można przejść. Msza święta wieczorem o 19 w Arkikatedrze świętego Jana. Powtarzam, chyba 150 będzie, 149 będzie 10 maja. Że ksiądz proboszcz zapraszał, macie szansę. Ale ekshumacje wbrew rodzinom, to pani poseł, to macie szansę. Pani i wie pani, dlaczego ekshumacje były? Dlatego, że pani Kopacz do tego stopnia spieprzyła, jak powiedział pan marszałek, robotę w Moskwie, że nawet ale w trumnach, rozmawiamy o szacunku do rodzin, ludzi, którzy zginęli. Nie było wiadomo, kto gdzie jest pochowany. Wie pani, naprawdę, to co zrobiliście wówczas... Nie pozwolili na identyfikację ciał w Polsce. I nie pozwoliliście na identyfikację ciał. I teraz pani mówi, że są ekshumacje. Muszą być, dlatego że ludzie nie wiedzieli, czy rzeczywiście są nad grobem, w którym pochowany jest ich rzeczywiście ojciec pani poseł, czy ich matka. No. Teraz pani króciutko adwokat. Nie, ale już nie, ja nie mam naprawdę... Ja nie chodzę do kościoła, więc bardzo dziękuję za zaproszenie. W innym miejscu będę. Pani Szanowni Państwo, szef prokuratorów badających katastrofę smoleńską przyznał, że żadna z opinii nie potwierdza teorii o wybuchu. Panie marszałku. Nie mam w tej sprawie nic do powiedzenia, ponieważ niestety przez 8 lat swoich rządów prokuratura kontrolowana przez ministra Ziobrę nie była uprzejma zapoznać nas z wynikami swojego już chyba
kilkunastoletniego postępowania w tej sprawie. No więc skoro jakby nie znam wyników postępowania prokuratorskiego, co ten zespół prokuratorski tam badał i co ustalił, to nie będę tego komentował. Natomiast jeżeli będę miał kiedyś na to jakikolwiek wpływ, to po prostu doprowadzę do upublicznienia dokumentów, które prokuratura wytworzyła, chyba że będzie to zagrażać polskiej racji stanu w jakiś sposób, o którym jeszcze nie wiem. Natomiast chciałem się odnieść do wcześniejszego wątku, czyli że wspólne upamiętnianie jest trudne. No tak, jest trudne, ale my politycy jesteśmy od tego, żeby robić trudne rzeczy, a nie żeby nie przychodzić w jakieś miejsce, bo nam będzie ciężko stać obok siebie. Więc ja uważam, że jest trochę lepiej jednak niż mówi pani poseł. Marszałek Hołownia zainicjował wspólne upamiętnienie wszystkich ofiar. Było trochę nieprzyjemnie, ale udało się. Upamiętniliśmy wspólnie w Sejmie wszystkie ofiary. Marszałek Hołownia zainicjował złożenie wieńców wspólne. No i są te wieńce w holu sejmowym przy tablicach złożone. W tym roku dostałem chyba po raz pierwszy od prezydenta Trzaskowskiego zaproszenie na wspólne upamiętnienie ofiar. No i okej. Okay. Janusza Palikota, który robił sobie jakieś skecze z tego i próbował na tym robić happeningi, już nie ma w polskiej polityce. To też jest fajne, że gość, który nie zachował powagi wobec śmierci, wypadł z polityki. Także nie przesadzajmy, że jest tak dramatycznie i źle. No a że od czasu do czasu politycy będą nawzajem mówić rzeczy dla siebie przykre, oskarżycielskie i z którymi się nie zgadzają, taka jest demokracja i tyle. Dobrze, przejdźmy do wyborów samorządowych, trzeciego naszego tematu. Panie ministrze, pytanie teraz do posła, do ministra Czarnka. No PiS wygrał, ale przegrał. Tracicie parę sejmików. Jak pan komentuje wyniki wyborów? Wie pan, mamy w sejmiku województwa lubelskiego 21 radnych, mieliśmy 18. Rządzimy... Ja wiem, że pan od tego zaczyna. 21 na 33. Ale... Rządzimy, po tych wyborach 7 kwietnia, rządzimy w 17 powiatach na 20 w województwie lubelskim. Zwiększyliśmy stan posiadania. W trzech następnych tworzymy koalicję, czyli jesteśmy rządzącymi we wszystkich. Ale nie macie powiatach. Zdolności koalicyjnej, nie, prawda? Nie mamy zdolności koalicyjnej, jak właśnie zawieraliśmy nawet dzisiaj koalicję w poszczególnych powiatach. Ale panie redaktorze, ja wiem, że jest wygodna śpiewka, że my nie mamy zdolności koalicyjnych. My w ogóle jesteśmy koalicyjnym ugrupowaniem. Pokazały to wybory parlamentarne, panie ministrze. No. Jeszcze raz panu powtarzam. Właśnie dzisiaj zawarta została kolejna koalicja na szczeblu powiatowym, gdzie będziemy współrządzić. Rozmawiamy bardzo intensywnie. My, chociaż nie potrzebujemy koalicjanta, mamy 21 na 33, rozmawiamy bardzo intensywnie z kolegami z Polskiego Stronnictwa Ludowego i naprawdę proszę chwilkę się uzbroić. A jak będzie na Podlasiu? Tam brakuje wam jednego głosu. Na Podlasiu mają koledzy z Konfederacji pana radnego Derhajło, który jest jedynym poza PiS-em, który może współtworzyć tą koalicję. Myślę, że w jakiejś perspektywie się dogadają. Na pewno nie są to łatwe rozmowy, bo Konfederacja nie jest łatwym partnerem do rozmów, ale ponoć Jacek, przyjemniejsze później efekty. Ponoć Jacek Sasin został delegowany przez prezesa Kaczyńskiego, żeby zmontował tamtą koalicję na Podlasiu. Jacek Sasin jest przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Prawa i Sprawiedliwości na Podlasiu, w związku z tym siłą rzeczy to on tam te rozmowy prowadzi. Agnieszka Pomaska. Platforma wygrała, przegrała? No, bardzo ważny wątek pan redaktor poruszył, to znaczy zdolności, nawet nie tyle koalicyjne, co zdolności do dialogu, kompromisu, rozmowy. Koalicja Obywatelska lub koalicja 15 października będzie rządziła w większości województw. I no, tutaj tak naprawdę w większości miejsc zwiększyliśmy wynik wyborczy, czy podwyższyliśmy ten wynik wyborczy. Nawet taka ciekawa statystyka jest, jeśli chodzi o radnych powiatowych, plus 30%. Mamy więcej radnych powiatowych, chociaż oczywiście to na końcu trzeba patrzeć na sytuację w poszczególnych regionach, w poszczególnych województwach. Pan poseł mówił o Lubelszczyźnie, to ja może powiem o Pomorzu. Chociaż mamy oczywiście tak, 20 radnych na 33. W Gdańsku, z którego ja pochodzę, gdzie też byłam radną przez kilka lat, 58% poparcia dla Koalicji Obywatelskiej i też samodzielna większość, 26 na 34 radnych. Ale muszę powiedzieć, że też w wielu rejonach, na Pomorzu przynajmniej, dokonała się swoista rewolucja w różnych kierunkach, ale rzeczywiście była tendencja na zmianę też tych wieloletnich prezydentów, czy wójtów, czy burmistrzów i jest trochę tych zaskakujących wyników, więc widać, że mieszkanki, mieszkańcy polskich miast i miasteczek, wsi głosują bardzo świadomie, nie głosują w ciemno, nie głosują na nazwiska, które tylko na nazwiska, które znają albo gdzieś tam od wielu lat im się przewijają, tylko idą, mówią, kurczę, ten człowiek już wystarczy, już za długo, potrzebujemy zmiany
I takich wiele przykładów, pewnie nie tylko na Pomorzu, jest w całym kraju. Dobrze, i marszałek Bosak, Konfederacja, no cienko coś. Przede wszystkim chciałbym zacząć od pogratulowania wszystkim, którzy zostali radnymi, niezależnie z której są opcji. Niech robią dobrą robotę i oby im się udało. Naprawdę kibicuję, bo to jakby wiele osób zostało pierwszy raz radnymi ze wszystkich partii. I oni teraz mogą potestować te wszystkie instrumenty, które wcześniej gdzieś tam coś czytali z gazet, jak to tam się, prawda, tą politykę lokalną robi. I później z kadry samorządowej, ludzi, którzy zostają samorządowcami, rekrutuje się też kadra polityki ogólnopolskiej. Wielu samorządowców zostaje później posłami. Dobrze, a liczył pan na wyższy wynik Konfederacji, bo czas nas goni. Życzyć wszystkim naprawdę dobrego tego rozwoju samorządowego, to pierwsza rzecz, taki wątek konstruktywny. Liczył na większy jednak. Jeżeli chodzi o nasz wynik, ja uważam, że wybory, wszyscy wiemy, że wybory samorządowe są bardzo trudne dla formacji mających nowych w Sejmie i mających mniejsze poparcie. My w tej polityce ogólnopolskiej jesteśmy od 5 lat jako Konfederacja. Obroniliśmy swój wynik sejmowy, co jest bardzo dużym osiągnięciem, dlatego że od 18 lat nikomu innemu się to nie udało. Wszystkie formacje, które weszły świeżo do parlamentu, wybiły sobie zęby na wyborach samorządowych. Nie przekraczały progu. Przypomnijmy, Kukiz miał w wyborach prezydenckich około 20%, w wyborach parlamentarnych koło tam 7 czy 8, w wyborach samorządowych nie zdobył żadnego radnego do sejmików i coś koło 5%. Palikot, Nowoczesna, to wszystko wyglądało podobnie, nie rejestrowali się nawet. Więc jesteśmy zadowoleni z mobilizacji naszych wyborców. Ona z badań Exit Poll wynika, że była na poziomie pozostałych formacji. Jesteśmy zadowoleni z tego, że ten wynik w procentach był nieco lepszy nawet niż do Sejmu. Jesteśmy zadowoleni z tego, że zdaje się 4 punkty procentowe wzrosło nasze poparcie wśród rolników, o 2 punkty procentowe wśród osób starszych, co nie jest naszą bazą. Panie marszałku, dobrze, a podlaski radny będzie rządził z PiS-em? Jesteśmy zadowoleni z tego, że w kilku sejmikach wojewódzkich mamy radnych, z czego wygląda, że od jednego może coś naprawdę zależeć. I nie wiem, co tam namawia się wydarzy. Pan podlaskiego radnego? Dzisiaj się widziałem z panem Stanisławem Trehajło, rozmawialiśmy o sytuacji. Żeby szedł z PiS-em, czy nie? Że trzeba podejmować decyzje dobre dla społeczności lokalnej, zero partyjniactwa, 100% interesu lokalnego. Takie jest nasze podejście. Tak, będziemy na pewno rozmawiać ze wszystkimi. I to nie jest tak, że tam jest możliwy tylko jeden układ. Takiej odpowiedzi spodziewałem. Ja tylko przypomnę państwu, kto wygrał wybory. Otóż 34,3% poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, 30,5, 36% dla Platformy Obywatelskiej, dla wszystkich, którzy kończyli jakąkolwiek szkołę. 34,3% jest dużo większe od 30,6%. To jeszcze proszę powiedzieć, w ilu sejmikach? Jasne, tylko nie macie większości sejmików, prawda? Władzy w sejmikach. Nie mieliśmy nigdy, a uzyskaliśmy maksymalny wynik, najlepszy w historii, mimo że mieliśmy zmiażdżenie, a Tusk jeszcze przez miesiąc temu mówił, że zabiorą nam nawet Podkarpacie. No nie. Rządzimy bezwzględnie w 4 województwach. Mamy szansę rządzić w kolejnych. Panie redaktorze, ja mam wielki apel. Porozmawiajmy czasem nie o procentach, nie o liczbę radnych, a o wynikach, co w tych sejmikach w ogóle te zarządy wojewódzkie zrobiły. Przecież my o tym w ogóle nie mamy żadnej debaty. Jakie decyzje te zarządy wojewódzkie podejmują? To jest moim zdaniem najbardziej medialnie nieopisany szczebel samorządu, bo gminami, powiatami zajmuje się prasa lokalna. Polityką centralną, Sejmem, a nawet Unią Europejską zajmuje się media ogólnopolskie. A zarządami województw, ich polityką nie zajmuje się prawie nikt. Prawie nikt się na tym nie zna. Więc zróbmy o tym kiedyś program. To może zrobimy. Panie ministrze, pytanie do Przemysława Czarnka. Prezes Kaczyński mówił po wyborach o powstaniu wielkiej koalicji. Co miał na myśli? Miał na myśli między innymi to, co wydarzy się za 3 tygodnie. Koalicja wielu środowisk, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, niepodległościowych, suwerennościowych. Konfederacja akurat w tym względzie ma dokładnie takie samo spojrzenie jak my. Różnimy się metodami, w moim przekonaniu. Natomiast dzisiaj zagrożenie My nigdy byśmy nie poparli europodatków. Czyli coś was dzieli jednak. Oczywiście, pan Bosak mówi, że inaczej bylibyśmy Fit for 55, Europejski Zielony Ład. Natomiast, ale spokojniutko, no już powoli. No. Natomiast dzisiaj jest realne zagrożenie dla polskiej niepodległości i suwerenności polskiego narodu i to musi być przedmiotem koalicji wielu sił politycznych. Myślę, że także w przyszłości nas i Konfederacji. Dobrze, dzisiaj... Mogę się zgodzić z panem ministrem. Zgadzam się z panem ministrem, że mamy realne zagrożenie dla polskiej niepodległości w wyniku złej polityki rządu Morawieckiego, w wyniku złej polityki rządu PiS. Premier Morawiecki i PiS operował retoryką suwerennościową, a zgodził się na Fit for 55, Europejski Zielony Ład, Eurodług, zobowiązanie KPO. Zielonego Ładu. To akurat z panem posłem Bosakiem się zgodzę, przecież to był program rolny PiSu. Suwerennościową maseczkę z twarzy PiSu trzeba zdzierać. Bo
to nigdy nasi jakby posłowie nie głosowali za jakimkolwiek nadmiar aktem, hipokryzji źle robi demokracji. Ładu w przeciwieństwie także do będziemy w tej kampanii do Parlamentu Europejskiego urealniać PiS, a jeżeli chodzi o Wielką Koalicję, którą Jarosław Kaczyński chce robić, to ja powiem, co to za Wielka Koalicja, bo wiem akurat. Proszę zdradzić. To ma być koalicja PiSu z wyborcami innych partii, których Jarosław chce przejąć. Jarosław Kaczyński to się nie uda. Dzisiaj rozmawiałem z panem profesorem, takiego nie mówił. Dobrze, to ostatni temat w tej części, no kwestia aborcji. Dzisiaj gorący dzień w Sejmie. Paulina Henning-Kloska między innymi mówiła tak: niezależnie od tego, czy wypracujemy kompromis, czy nie, ustawa liberalizująca prawa aborcyjne zostanie zawetowana w Pałacu Prezydenckim. Patrzę na panią poseł Pomaskę. My robimy swoje. Dzisiaj odbyła się debata. Ale wierzy pani w to, że przejdzie któraś ustawa? No bo nawet Marek Sawicki mówi, że on nie poprze żadnej. No indywidualnie różni posłowie, różne posłanki mają wątpliwości, ale też zwrócę uwagę na to, że rzeczywiście niektóre kluby nie są jednolite. Koalicja Obywatelska nie ma tutaj problemu. Mamy jasne stanowisko. Na początku roku zgłosiliśmy, czy złożyliśmy w Sejmie do 12 projekt tygodnia. Ustawy liberalizacji prawa aborcyjnego do 12 tygodnia. Chcemy dać kobietom poczucie bezpieczeństwa, możliwość decydowania o swoim życiu. I sprawić, żeby aborcja jest dostępna. Była dostępna, jest dostępna, będzie dostępna, tylko nie w Polsce, w wielu krajach Unii Europejskiej. Kobiety, które na to stać, wyjeżdżają, kobiety, których na to nie stać, dzwonią do organizacji pozarządowych, które organizują im zabieg przerywania ciąży, czy po prostu wysyłają... Nie przerywania, tylko zakończenia. Wysyłają im za chwilę pan marszałek. Tabletki. Więc to jest taka hipokryzja ze strony tych, którzy uważają, że jak zakażą aborcji, to jej nie będzie. Nie, aborcja nie zniknie. Kobiety spotykają się z wieloma dramatami, a też trzeba powiedzieć o tym, że to nie jest tylko kwestia samej możliwości czy samego wyboru kobiety, bo te dramaty, które się działy w ostatnich latach w Polsce, one wynikały też ze strachu, który też rękami upolitycznionej prokuratury był wdrażany w życie, to znaczy lekarze bali się podejmować właściwe decyzje wtedy, kiedy mogło dochodzić do zagrożenia, czy dochodziło do zagrożenia życia kobiety. To nie decydowali się wtedy, kiedy nawet mogli na zabieg przerywania ciąży i chodzi o to, żeby kobietom dać możliwość. Ja tylko dopytam pani poseł, jakie znajdzie się konsensualne rozwiązanie w obrębie koalicji rządzącej w całej sprawie? Bo ja tego nie widzę. Ale ja myślę, że większość, czy znaczna część Sejmu, mam nadzieję, że większość, jest za tym, żeby zliberalizować obecne prawo, żeby dać kobiecie możliwość wyboru, poczucie bezpieczeństwa. No PSL trzecia droga. Takie też jest, proszę zwrócić uwagę, jak pod wpływem tego, co się działo w Polsce przez ostatnie 8 lat, jak zmieniło się nastawienie społeczeństwa. Oczywiście, tylko że PSL trzecia droga do kwestii aborcji. Ale ja rozmawiałam z wieloma posłankami, zwłaszcza posłankami, chociaż posłami też trzeciej drogi. I tam jeśli będzie głosowanie nad samym projektem ustawy liberalizującym prawo aborcyjne w Polsce, to wiele posłanek, wielu posłów trzeciej drogi, wydaje mi się, że też z PSL-u są takie głosy, zagłosuje za takim projektem. I Krzysztof Bosak. Ja tutaj panią poseł poprawiałem, bo mnie słusznie chyba poprawił redaktor Mazurek, że mówienie przerywanie ciąży jest błędem, bo po tej przerwie nie ma powrotu do ciąży, to jest zakończenie ciąży. To taka drobna językowa poprawka, natomiast mówienie tu o jakiejś liberalizacji też jest nieporozumieniem. No, liberalizm polega na szacunku dla indywidualnych praw, a pierwszym prawem indywidualnym jest prawo do życia. Więc przepisy, które znoszą ochronę prawa do życia, są nieliberalne. To są przepisy barbarzyńskie, takie, niektórzy mówią o powrocie do średniowiecza, to jest raczej powrót do starożytności, przecież wtedy mieliśmy brak szacunku dla ludzkiego życia na tym poziomie, jaki proponują aborcjoniści. Każde życie zasługuje na szacunek. Jeżeli chcemy robić w tym zakresie jakieś kompromisy, moim zdaniem znosić ochronę prawną należałoby do osób dorosłych, bo są zdolne do samoobrony, natomiast dzieci w ostatniej kolejności, szczególnie dzieci nienarodzone. Propaganda środowisk proaborcyjnych opiera się oczywiście na fałszu, jak to zwykle z lewicą. Mam na myśli to, że obecnie mamy przecież przesłankę zdrowia życia kobiety i to co więcej, jest to przesłanka szalenie ogólna, to znaczy nie definiuje dokładnie o jaki zakres zagrożenia dla zdrowia chodzi. Przypomnijmy, że na podstawie tej przesłanki można w tej chwili zabić dziecko zdolne do życia poza organizmem mamy dzień przed porodem i to jest legalne. To jest nadużywane, jak się dowiadujemy z wywiadu z jedną z aborcjonistek zrobionego w ostatnich dniach. Więc tutaj jest pole do poprawy prawa, żeby po prostu chronić życie i chronić zdrowie.
zdrowie i dzieci, i mam. I moim zdaniem aborcjoniści niestety nie podjęli żadnego wysiłku na rzecz poprawy jakości opieki okołoporodowej. Jak prawa mam były łamane w pandemii, czy i po niej, i przed nią, to się tym nie zajmują. Natomiast jeżeli przychodzi do tego, żeby móc bezkarnie zabijać dzieci, no to są pierwsi. To jest rodzaj jakiegoś obłędu i utraty po prostu pewnej moralnej wrażliwości. Nie wiem, jak można... zakładam, że część z tych ludzi, która to popiera, widziała dziecko na USG, być może widziała wcześniaka w inkubatorze, jak nie osobiście, to może na zdjęciach chociaż, czy na filmie. Nie wiem, jak można zgadzać się na to, żeby tak bezbronną istotę, tak bardzo podobną do nas, po prostu zabić. To jest dla mnie osobiście niepojęte, natomiast zdrowie i życie mam zawsze należy chronić. Jeżeli skutkiem ubocznym tej ochrony będzie śmierć dziecka, no to jest to skutek uboczny, ale żeby to stawiać jako cel i w centrum, niepojęte. I Przemysław Czarnek na koniec. Się zgadzam z panią poseł, że w Polsce aborcja była, jest i będzie. I ona jest. Kłamaliście państwo na tych strajkach niektórych kobiet. Nie tylko w Polsce, ja nie mówiłam tylko o Polsce. Nie, ja mówię o Polsce. Była, jest i będzie. Ze dwóch powodów. Kiedy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia matki i wówczas, kiedy ciąża pochodzi z czynu zabronionego, w szczególności z gwałtu. I to są przesłanki, które w Polsce obowiązują i nikt ich nie znosi. Natomiast nie zgadzamy się na to, że można zabijać dziecko tylko dlatego, że jest chore, albo tylko dlatego, że się nie podoba komuś, że to dziecko jest. Nie ma takiej możliwości. Każdy człowiek, tak jak mówi pan marszałek Głosak, ma prawo do życia na każdej fazie, w każdej fazie jego rozwoju. Potwierdzał to Trybunał Konstytucyjny w 1997 roku, potwierdził to również w 2020 roku, bo tak też stanowi, zgodnie z wymogami i standardami praw człowieka, polska konstytucja. Dzisiaj państwo z Platformy, dzisiaj państwo z Koalicji 13 Grudnia chcą łamać konstytucję. Tyle. Warto jeszcze dodać, że we wszystkich formacjach są posłowie, którzy się z tym nie zgadzają, tylko po prostu w Platformie Obywatelskiej, żeby kontynuować swoje kariery, muszą się w tej chwili z tym kryć. Panie marszałku, natomiast mam nadzieję, zachęcam w głosowaniu tego, pokażą odwagę żeby uwierzyć w rozum, mądrość kobiet tym i dać prawnym. Im prawo do decydowania. Agnieszka Pomaska, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Za dyskusję. Przemysław Czarnek, również bardzo dziękuję. Kobiety w Polsce są bardzo mądre, naprawdę, proszę i Krzysztof Bosak, również bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.